Z Ewangelii według świętego Mateusza. Przybyliśmy oddać mu hołd. Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się. Rzeczywiście człowiek, który marzy o tym, by jemu oddawano hołd, człowiek, który marzy o tym, żeby być pępkiem świata, żeby od niego wszystko zależało, żeby wszyscy mu się kłaniali, o nim myśleli, o niego się martwili, w sytuacji takiego człowieka, gdy dowiaduje się, że hołd będzie składany komuś innemu, ma prawo pojawić się przerażenie, zdumienie, lęk i niezadowolenie. Biedny Herod nie wyobrażał sobie, że komu innemu można złożyć hołd, nie jemu. I to wzbudziło w jego sercu gigantyczne przerażenie, dlatego że egoiści i egocentrycy przerażeni są na myśl, że wokół nich są inni ciekawsi i ważniejsi ludzie. Unikajmy za wszelką cenę tego przerażającego stanu, w którym wyobrażamy sobie, że jesteśmy ważniejsi od wszystkich innych, a może nawet ważniejsi od Jezusa. Nie daj Boże. Do zobaczenia jutro. Panie Jezu, Ty objawiłeś mędrcom ze wschodu swój majestat, choć jesteś nowonarodzonym dzieckiem. Ucz mnie szukać tego, co wielkie, w ubogim żłobie i wyruszać w pielgrzymkę wiary za gwiazdą Twojej obecności. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.